To jeden z najstarszych szpitali w Katowicach i właśnie obchodzi 125-lecie powstania. Szpital Świętej Elżbiety to miejsce szczególne, wyróżniające się architekturą i swoją historią. Przez lata pracowały tu całe rodziny. W 60-tych latach po szkole pracowałam, tu kardiologia była i w rejestracji pracowałam 2 lata. Później poszłam do szkoły, bo się dostałam do pielęgniarskiej na Bielskiej, tam było też. A później moja siostra bliźniacza tu pracowała i stąd do ojca była przeniesiona kardiologia i ona 40 lat pracowała, bo jest w moim wieku. Budowa szpitala Świętej Elżbiety rozpoczęła się już w 1874 roku i trwała 2 lata. Szpital został jednak oddany do użytku i poświęcony dopiero w 1897 roku. Sam szpital był szczególny w ówczesnych czasach, jak był budowany, ponieważ był jednym z pierwszych szpitali. Właściwie kilka lat wcześniej zaczęli działalność ojcowie Bonifratrzy, którzy wybudowali swój szpital, ale oni leczyli tylko mężczyzn. Dlatego była ogromna potrzeba rozszerzenia opieki medycznej na wszystkich mieszkańców. Dzisiaj Szpital Świętej Elżbiety jest nie tylko ważną placówką medyczną, ale także miejscem szczególnym pod względem architektury. Neogotycki styl przyciąga uwagę nie tylko z zewnątrz, także w środku, gdzie można zobaczyć charakterystyczne łuki. Atmosfera powoduje, że nie jesteśmy tutaj zwykłymi naprawiaczami ciał ludzkich. Jesteśmy prawdziwymi lekarzami, bo właśnie ta architektura, to słowo modlitewne od sióstr zakonnych powoduje, że jesteśmy pełnymi lekarzami. A pełny lekarz to nie tylko ten, co naprawia zepsute narządy, ale to jest ten, który leczy również i ducha. W 125. rocznicę poświęcenia kaplicy w szpitalu odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Olszowski.